Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać nowe nabytki. I nowymi nabytkami są dwie 3-miesięczne samice wiedeński niebieski. Samiczki ładnej budowy. A tu mi kot skoczył. Muszę go wyciągnąć. Się pcha tam, gdzie go nie chcę. Uciekaj. No. Dwie samiczki. Z 10 stycznia, czyli 3 miesiące mają. Są tutaj z samicą srokacza. Ona też ma 3 miesiące. No, ona będzie miała tak gdzieś 4. Kotek cały czas wyskoczyć. Co? No. Ładnej budowy. Idź, uciekaj. Uciekaj stąd, idź. Uciekaj stąd. No. Tu są te młode, jeszcze tutaj wszystkie muszą dostać gdzieś. Muszę wziąć sobie tą samicę. No i cały czas chcę uciekać. Tą samicę będę 10 oddzielał. No i nie wiem, czemu tu chcesz skakiwać. Uciekaj stąd. Czas nie skoczy. No, ładne dwie samiczki. Ja je dopuszczę sobie. Dopuszczę sobie tą samicę srokacza. I tą samiczkę. Jedną z tych samiczek. Większą taką, która będzie większa. I dopuszczę sobie je pod koniec czerwca. I będę miał po 6 miesięcy. Jak można sobie dopuścić miesiąc wcześniej. No i znowu. Przeciągnąć było. Nie, muszę zamknąć, bo tak będzie skakiwał. Ciągle ja nie chcę go wgrać. No. Zaraz coś przyniosę. Ziemniaków. Ładne samiczki. Jakieś 15 minut temu przywiozłem. Zobacz sobie, jak będą się wychowywały. Tamtą deskę muszę oderwać. No, tu mamy swojego. Tutaj samiec jest. Te samce zostaną zakłócone. Tą brązową samicę dopuszczę sobie gdzieś tak, no mówiłem, że właśnie nie wiem kiedy puszczać, pod koniec, no początkiem maja, końcem kwietnia, coś takiego, bo będę ją oddzielał w następnym tygodniu, w środę od młodych, tak żeby sobie miesiąc odpoczęła. I tamtej białej już nie będę zakacał. Zobaczę, czy będzie to zakłócenia. No i potem już mają swoje młode. Odprowadzi dwa mioty. Swoje młode wychowały. Ta wychowała w sumie ładnie. Na przykład ten biały, taki mniejszy. O, tamten. On już ozdrowiał, bo taki trochę był chory, ale już tak ozdrowiał. No i te samica srokacza i jedna samiczek, albo dwie może samiczki dopuszczę sobie pod koniec czerwca. No i to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik się spodobał, to zasubskrybujcie mi kanał, zostawcie pod filmikiem łapkę w górę. Więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.